drodzy, dzisiaj jesteśmy w Zabrzu na Śląsku, zjedliśmy śląskie kluski, byliśmy na Krupa, weszliśmy tam gdzie trzeba, zrobiliśmy to co trzeba, a teraz weźmiemy się za pracę, bo robimy u naszego tu widza, który ogląda regularnie filmiki na YouTubie, czyli jak to się montuje. Klient sam powiedział, że zrobiłby to sam, ale z tego względu, że pewne czynności robił, i stwierdził, że on się nie będzie przy tym męczyć, bo to jest kupę po prostu pracy na tej betonówce, jest dosyć wysoko, niech przyjadą chłopaki i mi zrobią. I w taki sposób my się tutaj znaleźliśmy, bo takie rzeczy też wykonujemy. Pokażę Wam już takie wstępne zarysy, co my tutaj mamy zrobione, jak to mamy zrobione i tym podobne sprawy. Dlatego zapraszam Was na dzisiejszy montaż, gdzie będzie dachóweczka betonowa, będzie Fox S i tym podobne rzeczy. To wszystko tutaj uzbroimy. I mamy tam jeden wielki mankament z tego względu, że klient ma całą ścianę wyłożoną gresem, a ci, którzy robili w gresie, niech się wypowiedzą, jaki fajny jest gres. Włączymy najpierw daszek, przejdziemy sobie do inwertera, bo tam mamy troszeczkę zrobione, z tego względu, że dzisiaj nas jest tylko five only, tylko tu ludzi na tej robocie, gdzie mamy tu 5 z haczykiem do założenia. Okolica bardzo fajna, bardzo miła, bardzo przyjemna, trochę instalacji fotowoltaicznych tutaj jest. Działam dzisiaj tu z Karolem, takie życie, tak to czasami po prostu jest, że jedzie się w trójkę, dwójkę, czwórkę, różnie to po prostu. No i czasami szałszenie latają, to takie przerażające jest. Gdzieś Kamil narzekał, że o, jak to w płytkach się ciężko wierci. No Kamil, jeżeli nie masz odpowiedniego narzędzia do wiercenia w płytkach, to nie narzekaj, że nie da rady, wszystko da rady, tylko trzeba sobie pójść i kupić w sklepie i już. I powstają takie fajne dziury, takie jak tutaj, no i zobacz Kamilu, i to jest gres i nic nie pęka. Nic nie pęka, prawda? Bo nie ma udaru. Bo nie ma udaru, a właśnie Kamil zawsze bez udaru robił. I też mu nie pękało, ale się męczył. A my do gresu mamy taką specjalną końcóweczkę i sobie wiercimy. Jakby to mamy jeszcze kilka innych tam sztuk podobieranych, no żeby zrobić to tutaj, ale tu się namęczymy, moi drodzy. Kręcimy, bo nie mamy siły w naszych zakrętarkach. Musimy ręcznie ćwiczyć sobie przedramię, żeby było duże i silne. Musi, moi drodzy, kręcić. Dlaczego elektrycy mają bardzo duże przedramię? Bo non stop kręcą, non stop ćwiczą. Już młodzi nie mają takich przedramion, bo używają elektronarzędzia. Jak chcesz mieć duże przedramiona i ćwiczyć, i mieć zwinne paluszki, to musisz, mój drogi użytkowniku, kręcić śrubokrętem, nie automatyką. A potem będziesz takim leszczykiem, który będzie na strzała. Prawda, Karol? No i pasuje, dobrze, że się zgodzisz chociaż w tym. No i niestety, ale w oczku nam to nie wyszło, nie wiem czemu. Poziomnica krzywa, czy co? No i instrukcja obsługi niestety, ale mówiło nam o 5. Chciałem zrobić na 3, a Karol powiedział, a ile masz w instrukcji? No 5. No to 5 niestety, moi drodzy, trzeba zrobić. Wyżej? Ty za pierwszym. No jak miałoby inaczej. Patrz, majster, za pierwszym razem Foxa żeś dupnął. Śrubkę, żeby od razu przykręcić. 30 od góry, 30 po bokach. I Fox Security będzie sobie działać. Dam mnie w pokazie. Ładnie robią, ci powiem. Co? Ładnie robią. Ty, ale to taki Fox to jest Afora i Hewek, nie? No. Tutaj macie bebechy z Afory, a tutaj macie z Hewka. Kombos taki. Jedyna rzecz, która nas tam zaskoczyła w tym całym, no to te takie fajne silikonowe takie końcóweczki, co doszczelniają nam. To wszystko to samo, tu można pewnie otworzyć, jak pod jakiś większy inwerter, pewnie oprogramowanie, tylko jakieś drobne bebeszki, zmianki. Tu standardowe, klasyczne, jak w Zever Solarach, jakichś tam innych, złączka AC, komunikacyjna, Wi-Fi, USB. Ale jest taki tam głupotek, ale później się dobierzemy do Foxa, no, mamy już go zamontowanego. Tu gdzieś jakąś kolejny temacik, żeby tutaj do skrzynki rozdzielczej wejść i doprowadzić i w ogóle wszystko. Tu gdzieś jeszcze będziemy musieli naszą puszkę, szynę wyrównania potencjału gdzieś tam wstawić. Ale mamy mało miejsca. Co? Cztery miejsca są. No, no możemy wykorzystać tutaj, bo mamy odpowiedni tutaj uziom. Zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj, ale pomyślimy, zobaczymy. Po długości tu zrobimy tak, no to może przy tym to nie, ale tu i tu będziemy budować całość tego. A rozdzielnica fajna i taka ciekawostka. Klient ma tutaj takiego zamela. Zamel.
nie? To jest miernik zużycia prądu. Pokazuje nam, ile wpływa, ile wypływa. Ma takie funkcje. Koszt około 300-400 zł, w zależności jaka funkcja, jakie ma po prostu mieć funkcje w sobie. Zakładamy cęgi. A prawdopodobnie są podane kierunki wpływu, czyli strzałką do góry, czyli tak jak wpływa, żeby po prostu cęgi widziały wszystko. I tyle, i to sobie działa. A Karol już przygotował klejbabkę. Robimy? No to robię. Co, Karolu? Lipa? Idzie. Ile zrobiliśmy dziurek? Nie za dużo, ale mamy kawałek. 10. Ile? 3 godzinki? Lekko. Lekkim. Takie życie, moi drodzy, czasami. Gresik. Polerałem sobie dach, bo fajna jest betonówka w tym, że możemy ją sobie po prostu podnieść, otworzyć wszystko i na bieżąco obrabiać. Stosujemy tego typu albo w ocynku, ewentualnie galwanizowane takie wkręty ciesielskie. Moi drodzy, uchwyty dokrokwiowe regulowane w dwóch miejscach. Pokażę Wam, jak je tam się montuje. No i po prostu trzeba robić swoją robotę. Tutaj mamy łatkę napitą tutaj. To jest około, moi drodzy, 3 cm i pod spodem już jest krokwia szerokości 6-7 cm. O. Nawet się udało, że prawie trafiłem, bo to jest 2,5 cm. No, to trzeba po prostu sobie wymierzyć, tak żeby to nam pasowała góra z dołem, żeby tutaj od cienia trochę tego ucieknąć. No, trzeba robić tak, żeby było dobrze. I to tyle, moi drodzy. Tu jest takie typowe południe. I też południowy zachód będziemy tutaj uzbrajać, czyli dwie połacie. Tu będzie 6 paneli, a z tamtej strony będzie 8 paneli. Taka ciekawostek z montażu na dachu, moi drodzy. Dlaczego ten grzybek tutaj nie jest blisko dachówki i robimy tutaj taki mniej więcej 2 mm luzik, żeby ten uchwyt był w powietrzu? Z tego względu, że jak przyjdą panele, dojdzie dachówka i wszystko, to staramy się to zniwelować, po prostu taki efekt powstania jakiegoś pęknięcia, dociśnięcia zbyt mocnego, żeby po prostu coś takiego nie powstało. Montujemy na 2, minimum 3 wkręty ciesielskie, takowe uchwyty dokrokwiowe. Jak to wszystko sobie zrobimy, no to jest gitara. Tu jeszcze mamy nachóweczkę już podszlifowaną. Nachóweczkę trzeba mniej więcej tak sobie podszlifować, żeby ona była. Widziałem, jak to niektórzy robili, że po prostu podnosili i dachówki piały. Tak się nie robi. Po to się właśnie podszlifowuje, po to się wszystko unosi, że ta dachówka opiera się wtedy o ten uchwyt i ona nie ma, na nią nie ma po prostu nacisku. I ten uchwyt tak samo nie robi na nacisk na dachówkę, na którą jest mniej więcej oparty. Więc tu musi być taka przerwa. I już. Tutaj mamy taką dziwną sytuację, że zazwyczaj są trochę szersze te łaty i to wszystko. No ale tu nie ma problemu. Można zawsze sobie to ustawić i już. I mamy już tu kilka takich uchwycików. No, podstawa to są jakieś takie majstry szelki, żeby się podczepić gdzieś tutaj sznurkiem. Tym bardziej jak jest wysoko i wszystko. BHP, pamiętajcie o tym. No robimy dalej. Mamy już taki kawałeczek tutaj zrobionego temaciku, nie? Mamy Foxa, mamy tu trochę tych płytek, trochę wierteł, drylów czy czego tamkolwiek do gresu nam poszło, no skrzynki DC nie zawiesiliśmy, bo się nam spaliło, chociaż że się mczyło to. Tu będzie szyna uziemiająca, to też jeszcze. Tu mamy do rozdzielni już doprowadzone, tam trzeba uszczelniaczem takim zrobić, ewentualnie tą akrylem wyciągnąć za ślepkę. Tutaj już mamy zrobione, tutaj zobaczycie sobie na zdjęciach, jak wygląda podłączenie. Teraz wyciągniemy jeszcze sobie tutaj kabelki pod MP-trackery. Mamy tam prawidłowo zrobione, raczej mamy prawidłowo, nie ma byka. Neutralny jest z tej strony, pierwsza faza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Tutaj mamy neutralny, uziomy, uziom też jest podłączony. Podłączone jeden MP-tracker, drugi MP-tracker, kabel zarobiony, paszelek rzucony tam.
To my skrzynki nie mamy, bo nie możemy wywiercić smuteczek. Wszyscy płaczecie. No, później wprowadzamy kabel tu, potem jeszcze tutaj i wtedy jest bajka. No, to tak mniej więcej wygląda ta robota. Godzinki lecą, moi drodzy, a robota na dachu stoi. Mamy jedną stronę obszlifowaną, drugą mamy połowę. A więc jeszcze tam jest kupę roboty, a zaczęło trochę padać, mżyć, a wiecie jak to jest z dachówką? Ślizgo się robi. Więc staramy się zrobić tutaj to, co możemy już. No, tym bardziej normalne. Teraz pamiętacie jeden z filmów, o którym mówiłem, że gdy macie normalną ścianę, to robicie to coś takiego w 2-3 godziny, 4, no w 5 godzin wraz z uzbrojeniem, potem sobie idziecie uzią wbijać. A gdy macie gres, gdzie ciężko jest po pierwsze cokolwiek wywiercić, cokolwiek zrobić. Dobrze, że klient jeszcze miał tutaj zdjęcia, jak to wszystko jest, puszczone są tu kable tutaj na dole i tam do góry i w ogóle. No wyobraźcie sobie, jakby tego po prostu nie było i już, to już by dawno było skończone. To są 2 godzinki, no, kładzenia tego wszystkiego, spuszczania, potem tylko podłączenie, zrobienie zdjęć wszystkich tym podobnych bambetów. No masakra dosłownie. Jak to czasami, no, coś może pójść, jak to się mówi, nie te ges. No ale życie. A to jeszcze nic, bo to jeszcze tam musimy puścić, tam, tam i pójść aż tam. Dosłownie masakra. Śniadanie. Moi drodzy, taka dosyć istotna, ważna informacja, dlaczego jak ktoś, załóżmy, robi sobie samodzielnie, nie uwzględni na przykład rozstawu krokwi przy betonówce, cementówce, czy załóżmy, nie wiem, blachodachówce, nie mówię o blachotrapezie, to tu na przykład krokiew jest co 77 cm. Bazowo wszystkie cementówki, betonówki, to jest taka już no najmniejsza jakaś odległość, no czasami na 70 jeszcze można spotkać i co 70 cm jest krokwia. Dlaczego? Z tego względu, że dach musi mieć punkty podparcia. Jeżeli mamy blachodachówkę, no to zazwyczaj jest 90 do 100 do 110, w zależności jak kładli. To teraz sobie zobaczcie, moi drodzy, ile tych uchwytów wychodzi, ile tych szpilek wychodzi, ile tych adapterów wychodzi, wszystkiego. Czyli jeżeli będzie zrobiony dach na przykład na 80, to wy nie zrobicie sobie na przykład, że co 140 będzie jakiś uchwyt montażowy. No trzeba łok kręcić tam, gdzie po prostu są krokwie, prawda? Więc na przykład tutaj by było co 70 cm praktycznie. No, co 75, co 74 cm była na przykład szpilka dwugwintowa. No to na, załóżmy, 5 metrach przeliczcie sobie, że już dodatkowe 2 szpilki wam wchodzą. A ktoś przeliczy sobie, że tam jest metr ileś, już że mniej. No dlatego trzeba to policzyć i czasami instalacja, jeżeli jest duża instalacja, no wychodzi drożej. No i potem jest dziwko, że no tak drogo instalacja wychodzi, że już na przykład te 1000 zł czy 1500 na materiale dodatkowo trzeba dopłacić, bo ktoś się przeliczył, czegoś nie uwzględnił. Tak to niestety, moi drodzy, bywa, że kto nie przeliczy, kto nie uwzględni, to potem no ma takie, a nie inne efekty z tego wszystkiego. Takie jest życie. Na przykład tutaj tu była rozmowa taka, żeby to wszystko w krokwie łapać. No i tu mamy krokwie i na przykład panel zacznie siedzieć od tego miejsca, będzie po prostu taka wypustka na dole i u góry. Dlaczego? Lepiej wkręcić się w krokiew, jeżeli jest możliwość. Zawsze pewniejsza po prostu taka struktura montażowa. To można by było na przykład tego środkowego nie dać. No ale z tego względu, że system montażu mamy w pionie, czyli jakby coś podrywało gdzieś ze środka, no to już by nie było punktu wsparcia, tak? Więc trzeba po prostu wszędzie tam, gdzie są krokwie, upakować to. No trzeba robić po prostu tak, żeby było to dobrze. Z mojego punktu widzenia, jeżeli robimy coś dla siebie, czy nawet dla kogoś, to musimy zadać sobie pytanie, czy ten klient ma dalej nas polecać? Czy ma być zadowolony? Czy ktoś w pewnym momencie zobaczy gdzieś w internecie, ale kiepsko mi zrobili, bo tutaj robią lepiej chłopaki. No, każdy ma inny styl wykonania. Ja zawsze chwalę chłopaków, którzy biorą się do roboty i robią swoją robotę tak jak trzeba. I już. No tam będzie panel mniej więcej, Karol. Teraz na przykład drabinę sobie podczepiamy tutaj pod uchwyt, żeby nam nie odleciała już, czyli jakieś kwestie tam bezpieczeństwa i tym podobnych spraw. Teraz zamontuję
Zaraz Karol mi tu przyjdzie, pomoże, dwie szyny tu, idziemy na tamtą stronę uzbrajać, no i profilujemy to i wrzucamy. Tak. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie zauważyliście, ale działka i ja pokazywał, jak podciągał sznurek. Wiadomo, ktoś, kto nie robi tego przez długi okres czasu, nigdy tego nie miał do czynienia z profilami i wyznaczaniem tych wszystkich linii. Ja Wam pokażę taki prosty sposób, który nieraz przewijał się tutaj przez cały ten kanał Rolliworka, że bierzemy sobie na ranciku, tu, nie dokładamy sobie do tej płaszczyzny. Z jednej strony możemy, ale zawsze chodzi nam o to, żeby po prostu złapać ten rancik. I jest prosta taka zależność. Jeżeli tu mamy 12,5 cm z tej strony, 12,5 cm z tej strony, to jeżeli damy w dół, damy w górę, to sznurek będzie nam się poruszać. Zobaczcie, on się porusza. Jeszcze jak zrobimy sobie taki delikatny banan, czyli to będzie niżej, to będzie troszeczkę wyżej profil podniesiony i nawet ten sznureczek by nam tak delikatnie odstawał, to dokładając klucz, imbusz czy cokolwiek, będziemy widzieć, że ten sznurek nam pracuje i on nie idzie, on jest za wysoko, że musimy ten cały profil aluminiowy podnieść gdzieś do takiej granicy, bo mniej więcej na taka granica to jest równa linia, która jest przeciągnięta z lewej strony do prawej strony. Cały sekret użycia sznurka został. Więc to, co działka i ja zrobił majster na tym całym swoim kanale, spoko, okej, okay, fajnie. Tam wiele rzeczy się pytał. Nieraz tam piszę właśnie takim użytkownikom, tam kiedyś jakaś była rozmowa, że jak będzie robić, to niech pisze, bo to i tak wiedziałem, że tam raczej będzie opcja zrób to sam, nie będzie tam żadna firma montować. Zresztą na takich tego typu kanałach, gdzie ktoś robi duże rzeczy samemu i pokazuje to, no to wiadomo, weźmie się, podejmie, zrobi po prostu takie rzeczy. Nie widziałem jeszcze tam u majstra, jak podczepił kable wszystkie tam pod panelami, czy coś tam leży, czy nie leży. Mam nadzieję, że będzie dograny właśnie tam kawałeczek tego wszystkiego. Ale no to jest taka podstawa, jeżeli chcemy zrobić sobie jedną płaszczyznę. Tym bardziej, że tam było to wszystko no w takim kwadraciku, można powiedzieć. Taki prostokącik, to nie ma problemu, żeby zrobić po prostu stół, żeby nic nie było ani wyżej, ani niżej. Więc tam nie ma problemów. Uchwyty to widzieliście, jak tu się montuje. Profilowanie teraz Wam trochę też powiedziałem, jak to się wszystko robi. A żeby sznurek naciągnąć, no to pod spodem, moi drodzy, śruba TO-owa zblokowana i można samemu sobie tak robić. No teraz musiałem to zrobić na szybko z tego względu, że Karol jest na dole, ja jestem u góry, no i musieliśmy się robotą podzielić. Bo tutaj zrobimy i uzbroimy sobie to na CITO. Kable wypuścimy sobie gdzieś tutaj, w tym miejscu, tu tutaj poprzestawiamy sobie i potem idziemy na drugą stronę. Tu wrzucimy panele, potem z drugiej strony wrzucimy panele. No niestety, ale jak są dwie osoby i mamy mało czasu, to niestety, ale tak trzeba zrobić. Dlatego bierzemy się za robotkę. Było takiego, że to tylko jest pitu-pitu. Proszę bardzo, moi drodzy, jest sznureczek ładnie naciągnięty i mamy to, co chcieliśmy. Delikatnie, w każdym miejscu ma się unosić i taki efekt po prostu musimy uzyskać i już. Można by było troszeczkę jeszcze go niżej dać, ale to jest moja tolerancja, około 1 mm do 0,5 mm właśnie takiego delikatnego uniesienia i to wszystko. Teraz biorę ten sznureczek na sam dół i na samym dole teraz profiluję to wszystko. I mamy już dodatkowy kabelek, mamy uziemione, moi drodzy, szyny 16. No i mamy już zrobione, tu jeszcze musimy po szlifowaniu wziąć i posprzątać, bo jak to się mówi, zapomnieliśmy o dwóch dołatowych jeszcze uchwytach dodatkowo, żeby nie było wysuwu 60 cm. Życie, ale poprawiliśmy to. Połączyliśmy kable, daliśmy w peszlach to, co przechodzi pomiędzy i tyle. I to mamy jedną część, południowy zachód, czyste południe i działamy sobie. Moi drodzy, mamy pierwszy panel. Tak jak widać, dużo miejsca nie ma, ale są uchwyty dokrukwiowe. Więc o tym trzeba warto pamiętać. Podciągnięte, nic nie powinno leżeć. Punkty mocowań, tak jak widzicie, mamy już cztery panele.
połączenie, przejście. Teraz pójdziemy sobie na kolejne paneliki. Wszystko później Wam pokażę, jak tam jest to poukładane, podczepiane. Tu peślem zrobiliśmy, żeby no, kable były dodatkowo jeszcze chronione. Później coś tu jeszcze podocinamy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodzić. Naszą układankę już zrobiono, plus minus wyciągnięty. Uciąć jeszcze profile. Pod spodem to wszystko wykreowało się mniej więcej tak. Więc żadne kabelki tam nie leżą. Jeszcze pokażę Wam tu z boczku, jak to tam wygląda. Teraz bierzemy się za 8 paneli z drugiej strony. I już teraz ta strona tu. I to jest taki standard, który możecie sobie popatrzeć. Co tam mamy? Nic tam nie mamy. Nic tam nie leży. Z dołu muszę sprawdzić ten narożnik, tamten narożnik, tamto i też to. Jeżeli będzie wszystko ok, no to będzie gitara. Bierzemy się za południowy zachód z tamtej strony. Tutaj nawet jeszcze odległości dało radę jakieś tam złapać, więc jest gitara. Już. Miejsca też tu wyrównaliśmy, żeby było po środku. Tam tak samo, w narożniku tu. I ile miejsca, tyle można było zrobić, tak zostało ułożone. No i mamy już tutaj zrobione. Wstępnie popodczepione. Tu tak samo. Jeszcze trzeba inspekcję zrobić. Jest boczko. Nieźle. Może być. No i mamy już tutaj zrobione panele. Tak jak mówiłem, tutaj będą troszeczkę profile wystawać. Tutaj poucinałem to klem. Jeszcze Wam pokażę w jednym miejscu tu. Jedyne, które jeszcze będą takie troszeczkę wystające, to te cztery tutaj, do równego, do klem. A tak to reszta jest zrobiona w taki jeden sposób. No i tu mamy system dokrokwiowy wraz do 100-watowym. Więc trochę tego towaru poszło, no ale to tak czasami jest. Że idzie czasami więcej niż powinno pójść, ale przynajmniej jest dobrze zrobione. To co tutaj są te piłki aluminium, wiatr, deszcz, to wszystko zmyje i spoko będzie. Idzie tu przechodzi, tu jest drugi string, tu jest pierwszy string, tam połączenie, tu to poucinane, poprostowane. Wybieramy swoje bambety i idziemy tam teraz na dół, czyli jest boczko pokończone, zrobione. Tu jeszcze taki musik, licznik mocy, ile wchodzi, ile wychodzi. Wszystko pokombinowane. O tej godzinie 18:30 prawie 1800-1900 watów z dachu leci. I tym miłym akcentem kończymy instalację fotowoltaiczną u widza. Co mogę dodać więcej, to i tak tam musimy pojechać i wymienić dwa panele, które mają delikatnie porysowane szkło, no ale podlega to wymianie ze względu na to, że nie mieliśmy więcej, nie zapakowaliśmy nasze przeoczenie, no mamy po prostu wizytę dodatkową, można tak powiedzieć. Z jakichś tam jeszcze takich dziwnych sytuacji, no to moi drodzy, nacięliśmy jakiś jeden kabel, ale to nie był prądowy, więc detektor tego nie wykrył. Życie i jeszcze raz życie. I tym miłym akcentem. Podobał się filmik, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzy. Trzymajcie się. Hej.